Rozłożyć na czynniki metodą grupowania. Minus 12f kwadrat, odjąć 38f, dodać 22. Taki mam trójmian kwadratowy względem zmiennej f. Widzę, że tutaj mam dosyć duże współczynniki liczbowe. No więc zawsze warto się zastanowić, czy nie da się wyciągnąć jakiegoś wspólnego czynnika, po to, żeby sobie ułatwić obliczenia, już niezależnie od tego, jaką metodą będziemy to potem rozkładać na czynniki. No, tutaj widzę, że wszystkie te współczynniki się dzielą przez 2, czyli na pewno mogę dwójkę wyciągnąć. Mamy tutaj te minusy, więc może minus dwójkę sobie wyciągniemy, żeby mieć przy najwyższej potędze dodatni współczynnik, ja zawsze tak wolę. No i jak minus 12 podzielimy przez minus 2, to nam zostanie 6 razy F kwadrat. Minus 38 podzielić na minus 2 to będzie plus 19 razy F. I 22 podzielić przez minus 2 to będzie minus 11. We wszystkich tutaj miejscach musiałem zmienić znak. No to już jest lepiej. Mamy troszkę mniejsze współczynniki, dwa razy mniejsze. No i teraz przypomnijmy sobie, co to jest ta metoda grupowania. Ja może przypomnę, że to chodzi o to, że szukamy parę liczb. Ja to już w poprzednich filmach wielu pokazywałem, więc teraz tylko te w skrócie przypominam. Parę liczb takich, że ich iloczyn jest iloczynem tych współczynników, tego współczynnika przy najwyższej potędze i współczynnika wolnego, czyli 6 razy. Minus 11 to jest minus 66. Równa się minus 66. No, a suma to jest ten współczynnik przy pierwszej potędze zmiennej, czyli a dodać b ma być równe 19. No, jeżeli odgadniemy te liczby a i b, to jest kluczowy krok do tego, żeby znaleźć później ten rozkład na czynniki. No to co tutaj trzeba by wziąć? No tak, ja bym wziął na przykład, spróbujmy. 3 muszą być przeciwnych znaków te, te liczby, czyli bo ich loczny jest ujemny, czyli na przykład minus 3 i 22. Minus 3 razy 22 to będzie minus 66, minus 3 dodać 22 to jest 19, czyli zgadza się. Zgadłem. No tutaj to było dosyć proste. No i to nam posłuży do tego, żeby rozdzielić ten, rozbić ten kawałek na, na sumę zgodnie z tym rozkładem, czyli 19 zapiszę jako sumę minus trójki i 22. I napiszę, że tutaj będę miał minus 3 razy f dodać 22 razy f. Czyli to zastąpiłem tym. No resztę przepiszę bez zmian. Czyli mamy minus 2 przed nawiasem. Tutaj mamy 6f kwadrat. Minus 3f plus 22. Odjąć 11. No i teraz zaczyna się to grupowanie. Pogrupuję to. W ten sposób, że to będzie moja jedna grupa, i tutaj wyciągnę przed nawias tyle, ile się da. No w tym wypadku mogę wyciągnąć 3F. Wyciągnę 3F przednawias i co mi zostanie w nawiasie z tego. No zostanie mi z pierwszego 2F, no bo 2F razy 3F to będzie 6F kwadrat, a to jest zostanie mi minus 1. Minus 1 razy 3F to będzie minus 3F. Z tej grupy, tutaj, drugiej, mogę wyciągnąć przed nawias. Co, mogę wyciągnąć 11? Dodać 11 razy f. Tutaj zostanie mi 2f. 11 razy 2f to będzie 22f. Odjąć 1. No i wszystko było pomnożone przez minus 2. O tym nie możemy zapomnieć. Minus 2 razy to całe. No i teraz widzimy, że mamy tutaj wspólny czynnik. Dzięki temu, że pogrupowaliśmy to i wyciągnęliśmy przed nawias tutaj coś, został nam wspólny czynnik. To nie jest żadna magia. To po prostu on się pojawia dzięki temu, że, że ten... Środkowy składnik tutaj w sprytny sposób rozbiliśmy. Dzięki temu, że ten rozkład jest tak dobrze dobrany, to tutaj się pojawia taki wspólny czynnik. Ja to już pokazywałem w którymś filmie, dlaczego to tak właśnie działa. Więc tutaj nie będę się powtarzał, ale zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. No i ten wspólny czynnik mogę wyciągnąć przed nawias, czy też za nawias. Może go napiszę z prawej strony, bo on tutaj jest z prawej strony. Czyli tak, mamy minus dwójkę przed wszystkim. Później będziemy mieli to. Co zostanie po wyciągnięciu tego wspólnego czynnika za nawias? Może ja go wezmę na czerwono, tak jak tutaj go podkreśliłem. Czyli ten wspólny czynnik to jest 2f odjąć 1. A co mam w nawiasie? No jak wyciągnę to za nawias, to z pierwszego zostanie mi 3f, z pierwszego składnika tej sumy, a z drugiego zostanie mi plus 11. No i to jest ten poszukiwany rozkład na czynniki. To jest ostateczny wynik. Mój trójmian od którego zacząłem, ma taki rozkład na czynniki Minus 2 razy 3f plus 11 razy 2f odjąć 1. No i to, co tutaj jest napisane, to jest jak gdyby odgadnięty proces wymnażania tego całego wyrażenia. No bo zauważmy, że gdybym ja teraz to wymnażał, to bym wykonał te rachunki dokładnie w przeciwną stronę. Od dołu do góry. Czyli tutaj my jak gdyby odgadliśmy, jakie było to wyrażenie, które zostało później wymnożone w którym pozbyliśmy się nawiasów. No bo jak gdybyśmy to wynagrzali, to byśmy właśnie mieli dokładnie to, że to 3F byśmy pomnożyli przez ten nawias, 11 przez ten nawias. Później te nawiasy byśmy też opuścili, byśmy wymnożyli, byśmy dodali to. Tutaj te podobne wyrazy byśmy dodali, i byśmy dodali taki, dostali taki wielomian. No i po jeszcze przez minus 2, jakbyśmy pomnożyli, to byśmy dostali to. Czyli ta metoda polega w jakimś sensie na odgadnięciu odtworzeniu tego, jak wyglądał ten proces wymnażania tego wyrażenia. Czyli gdyby odtwarzamy ten proces w odwrotną stronę, zaczynając od takiej postaci rozwiniętej, wymnażonej, dochodzimy do tej iloczynowej. Odtwarzamy to w przeciwną stronę niż wtedy, kiedy byśmy to wymnażali. No moim zdaniem to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, że to się da tak odgadnąć, odtworzyć. No i to jest moim zdaniem fajna rozrywka. Warto sobie kilka takich przykładów zrobić, żeby sobie to przećwiczyć.